Trójcą Świętą. Jesteśmy w miejscu, gdzie czcimy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wyjątkowe miejsce. Bardzo dzisiaj w naszych czasach potrzebujemy uświadomić sobie tego kochającego Ojca, jakim jest Bóg. Słyszeliśmy dzisiaj o nim w pierwszym czytaniu i w drugim czytaniu. Jesteśmy w tej świątyni zanurzeni w Bogu, w ocenie jako miłości, księdza, która się dookoła tak architekt zaplanował, że jesteśmy w tych głębiach miłości, miłosierdzia Ojca, Syna i Ducha Świętego. I przypominamy sobie powołanie, jakie naznaczył nas Bóg. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, uroczystość serca Pana Jezusa, to wyjątkowy dzień, to nie jest taki, gdzie uczcimy dzisiaj serce Jezusa Chrystusa, które jest boską. Czcimy właśnie to serce, które uruchamia miłość w całym świecie. Gdyby nie było serca Jezusa pośród nas, już by nie istniał świat, my byśmy nie przetrwali. Także czcimy dzisiaj to, co jest najbardziej istotne w Kościele. To, co odkryła Teresa od Życiołka Jezus, że Kościół ma serce i że właśnie ona chce być tą miłością w sercu Kościoła. Ona chce być przy sercu Bożym. To właśnie serce Jezusa powstała ta świątynia. Serce Jezusa rodzi się święty. Wszystkie najpiękniejsze dzieła serce Jezusa powstały siostry Matki Bożej Miłosierdzia z tym charyzmatem nosienia pomocy dziewczętom zaniedbanym duchowo i moralnie. Z serca Jezusa wszystko, co najpiękniejsze, powstaje, rodzi się. Także to jest wyjątkowy dzień, który może też Pan dotknąć Ciebie, żebyś urodził się z Jego serca, żeby w Tobie powstały dobre natchnienia, z których będą mogli też tak jak mówił również o tym Stefan Kalinowicz-Szymski o krucjacie miłości, znaczy bardzo dzisiaj, bo to jest aktualne i potrzebne. Dzisiaj w jakiś sposób to też szczególny myślimy o księżach, którzy są przedłużeniem tej miłości Serca Bożego. Patrząc na Ewangelię, widzimy, że jest to sytuacja, opis sytuacji dramatyczny, bolesny. Zostaje zabitych trzech ludzi. Jeden Bóg, Bóg człowiek. Wiemy prawo, chociaż wiemy doskonale, że Jezus był niewinny, ale w imię prawa musiał on zginąć. Jakie to prawo, które wskazuje niewinnego? Doprowadza go do śmierci. To, że został skazany niewinny, nikogo nie przejmuje, nikt się tym nie przejmuje. Ale najgorsze jest to, że według tego przepisów prawa w szabat, czyli w ten dzień ostatni, który stworzył Bóg świat, te ciała nie mogą być na krzyżu. Nie to przeszkadza, że dokonała się straszliwa pomyłka, ale jakiś przepis, że po prostu one nie mogą być, bo będzie złamanie prawa. Znowu złamanie prawa. Jak się to wszystko rozwija, że to jest nieludzkie, dalekie od Boga i od Jego serca, od miłości, od tego, co nauczali prorocy. Także oddalili się duchowi przewodnicy od tego, co jest najważniejsze, od Boga i swojego ludu. Usłyszeliśmy, że kości Jezusa nie zostały złamane, ale został przebity jego bok, z którego wypłynęła krew i woda.
Dzisiaj w imię prawa również się zabija te najbardziej bezbronne istoty. Dzieci poczęte i narodzone w imię prawa doprowadza się ludzi do śmierci, do załamania psychicznego. W imię prawa doprowadza się do nadużyć ekonomicznych, do wykorzystywania innych ludzi, do swego rodzaju współczesnego niewolnictwa, które objawia się z wielką siłą w Polsce, nie gdzieś daleko. My tutaj, w naszej ojczyźnie, stajemy się niewolnikami, pracującymi do granic możliwości, z drugiej strony nic nie mającymi z tej pracy. Taka sytuacja z życia. Poznałem takiego młodego małżeństwa i marzyłem go właśnie do gdzieś w jakimś pięknym miejscu z dala od miasta. To było marzenie, które ją determinowało. Wzięła kredyt w banku we frankach. Chciała właśnie już cieszyć się z zakupieniem tej ziemi, później budować dom. I nagle się okazało, że została oszukana, że po prostu cały czas w tej chwili pracuje na procenty i spłaca dług i nic z tego nie ma. Pracuje po prostu, żeby spłacać procenty. Jest w takiej sytuacji patowej, bez wyjścia. Nie chce się poddać, a jednocześnie nie chce się poddać, żeby jej tego nie zabrali. A z drugiej strony, na procent nieludzko zatrudniałem się po 40 godzin pracy w tygodniu w różnych miejscach, przedszkolach. Jest to sytuacja nie tylko jednej osoby, ale wielu osób, które są po prostu bankrutami i tracą swoją własność i nikt ich nie chroni. Dramatyczna sytuacja. Ale to jest w mikroskali. No możemy to rozszerzyć również na makroskalę, na naszą ojczyznę. Może się okazać, że my po prostu jako cały naród jesteśmy totalnie zadłużeni. Pracujemy właśnie w jakimś sensie bezpowrotnie na rzecz tych samych grup ludzi, którzy wykorzystują niesprawiedliwość i prawo. Makabryczna sytuacja, że Polska jest bardzo zadłużona, że my tak naprawdę cały czas pracujemy na spłatę różnych pożyczek, umów, kredytów. To jest skutek jakiejś nierozsądności wcześniejszych właśnie czasów. Ale za to, co Polska zrobiła dla świata, dla Europy, to te wszystkie długi powinny być anulowane. Przecież my uratowaliśmy kilkakrotnie Europę przed zniszczeniem i destrukcją, przed Islamem, która życia sowieckiego, przed rozlewem komunizmu w 1920 roku. Ratowaliśmy przed Hitlerem poprzez Solidarność, jakie przez powstanie warszawskie jeszcze wcześniej. Także wielkie są długi Zachodu wobec nas. Ale dalej jeszcze chce się nas oskarżyć o to, że mamy spłacać jeszcze jakieś rekompensatę za zawłaszczenie majątku. To po prostu w głowie się nie mieści, w jakiej jesteśmy sytuacji. W imię prawa. I niesprawiedliwości, taka jest ustawa, sprawiedliwość. To samo, co przeżywał Jezus na krzyżu. Skazany na śmierć, bezwzględny. Ale nie mówię to po to, żebyśmy się załamali, tylko po to, żebyśmy się właśnie wszyscy zmobilizowali, tak jak to było na pielgrzymce, i podjęli ten duchowy
przyznać, żeby w doświadczeniu tego zła, tej niesprawiedliwości, zakłamania, obłudy nie zwariować. Bo każdy z nas pragnie sprawiedliwości. Ta sprawiedliwość wcześniej czy później się wypełni. I będzie sąd Boży. W tej sytuacji uciemierzenia i zniewolenia ekonomicznego, moralnego, kulturalnego, my mamy właśnie odzyskać nadzieję. Nie możemy się poddać, jako nam zawsze powstawaliśmy, ale musimy się zwrócić znowu do tej siły, do tej mocy, do serca Jezusa. To ono da nam siłę, żeby przejść przez to współczesne doświadczenie. Chociaż wiele dzisiaj się mówi o tej setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ale zadawajmy sobie pytanie, czy Polska jest rzeczywiście niepodległa, czy jest wolna, czy wolni są w niej obywatele, czy ma pełne możliwości rozwoju, czy jest równo traktowana. Mamy zobaczyć miłość. Miłość, która wszystko przetrzyma, wszystko zwycięży. I słyszymy o tym w dzisiejszych czytaniach. Co zrobić? Mówi o tym właśnie święty Paweł. Skinam kolana przed Ojcem wszystkich narodów. Skinam kolana przed Ojcem, aby poznać właśnie Jego miłość. I od tego zaczyna się wolność. Od właśnie uklęknięcia przed Bogiem, który ma tą moc i siłę wziąć nas w obronę. I to jest ten najważniejszy nasz sojusz. To jest ten najważniejszy nasz układ z Bogiem. Nie ze światem. Nie z państwami i mocarstwami, które pilnują swoich interesów i swoich spraw. My mamy właśnie pilnować nasze spraw. Wiary, nadziei, miłości i klęknąć przed Bogiem Ojcem. I wtedy wszystko się zmienia. Wtedy wstępują siły niepojęte. Wtedy wstępuje w człowieka taka nadzieja, że człowiek się nigdy nie złamie. Jego kości nie będą złamane. Lecz będzie człowiekiem zwycięskim. Zacznie działać, pracować, aby odzyskać to, co zostało stracone przez grzech. I możemy, właśnie powinniśmy dzisiaj się zastanowić nad tą miłością, którą objawia nam Ojciec w Jezusie Chrystusie. Właśnie kiedy klękamy przed Bogiem Ojcem, zaczynamy pojmować, ogarniać wiarę, czyli szerokość, długość, wysokość, głębokość miłości Chrystusa. Czym jest szerokość? To są właśnie te ramiona Jezusa Chrystusa, które są zwrócone do nas i przyciągają nas tymi ludzkimi węzłami miłości. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, umęczeni, oszukani, zdradzeni jesteście, a ja was pokrzepię. To jest jakaś właśnie taka cierpliwość, łagodność, ta szerokość, długość, to jest wieczność, to jest myślenie od Boga wieczność. Od początku umiłowałem Cię, zanim jeszcze wszedłeś na ten świat, już byłeś w moich prawach, już byłeś w moim sercu, na tej liście mojego serca, na którą wpisujemy się przez nabożeństwo 9 pierwszych tętów miesięcy. Jest taka szczególna lista, nie wiem, czy wszyscy się wpisali przez to nabożeństwo. Sądzę, że tutaj wszyscy się wpisali, ale czy wpisało się jeszcze wasze wnuki na tą listę serca Jezusa? Czy wpisały się wasze dzieci? Teraz były niedawno pierwsze komunie. Przypilnujcie, żeby wasze wnuki odprawiły nabożeństwo 9, 5, 5 miesiąca. To jest długość, wieczność od początku. Wysokość,
wysokość, to jest właśnie ta łaska od ziemi do nieba. Tu również możemy powiedzieć nieskończoność, obfitość tej łaski, którą mogliśmy przyjąć jako zmysłami w Leśniowie, jak to błogosławieństwo, ta łaska spływała z nieba na ziemię w tych kroplach deszczu, w tej obfitości Bożej opieki, Boga jako ogrodnika, który pielęgnuje nas i chce, żebyśmy wzrastali również do tej wysokości Jego miłości, łaskawości. I mamy głębokość miłości serca. Wiecie, co oznacza głębokość? Miłosierdzie. Miłosierdzie to, co jest najważniejsze, najpiękniejsze, najbardziej wszechmocne w Bogu. Miłosierdzie. Bóg nas się nigdy nie wyrzeczył. Bóg nas pozyskuje właśnie przez swoją krew i wodę, przez męczeństwo. Ile kosztuje nas przebaczenie? Ile nas kosztuje trwanie czasem wrócenie w powołaniu, gdzie doświadczamy umniejszenia, pokorze? I tym najważniejszym dzisiaj przymiotem serca Bożego jest miłosierdzie. Jeżeli nie będzie tylko miłosierdzia w praktyce, to wystarczy jakakolwiek intryga, prowokacja. My, Polacy, będziemy ze sobą walczyć, będziemy się niszczyć, będziemy dla siebie wilkami, będziemy bezwzględni, tak jak nasi przeciwnicy, którzy chcą nas pobić, chcą nas właśnie zniszczyć, naszą godność. Potrzeba właśnie tej mądrości serca Bożego, miłosierdzia. Potrzeba miłosierdzia również w tym kontekście, żeby Bóg wziął nas żeby nas ocalił. Już dochodzimy do właściwych wniosków i zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj najbardziej nam potrzebna jest modlitwa, pokuta i miłosierdzie. Tylko ponieście te właśnie trzy róże Matki Bożej. Białą modlitwę, tą właśnie czerwoną ofiarę, pokutę i tą złotą miłosierdzie, najważniejszą, najdoskonalszą. Starajcie się w tą rocznicę odzyskania niepodległości, która wciąż trwa, być ludźmi trzeźwymi, czuwającymi i zaangażowanymi tam, gdzie można, by czynić dobro, by właśnie rozszerzać, przekazywać dalej miłość serca Bożego. Bo jeżeli miarę to będzie bez serca, to będzie to jakieś monstrum. To będzie nieboszczyk. Naród, który stracił ducha, który stracił serce. Dzisiaj potrzeba ludzi, którzy mają serce. Dużo się mówi o dobru człowieka. Są tylko specjaliści. Mówi się właśnie o prawach człowieka. Mówi się o wielu wspaniałych, pięknych rzeczach, ale coraz więcej ludzi bez serca. Jak to jest? Dlatego nie jest to ciężko. Dlatego potrzeba, żebyśmy my byli ludźmi, którzy mają serca. To jest takie zadanie na ten cały rok, żeby każdy z nas miał serce. Dla Boga, dla drugiego człowieka, dla ludzi. Chciałbym, kochani, żeby ta rocznica miała też taki wyraz symboliczny, następną rocznicę. Kochani, postarajmy się na przykład zadbać o to, żeby tam na tych naszych skrawkach ziemi polskiej, tam gdzie jesteśmy, na przykład postawić krzyże upamiętniające następną rocznicę odzyskania niepodległości. 2018 na przykład. To byłoby piękny 100 krzyży dla właśnie upamiętnienia tej daty. Stawiajcie te krzyże, póki jeszcze możecie, bo później się okaże,
że krzyż przeszkadza, że zakłóca przestrzeń publiczną, czyli komu przeszkadza, jeżeli ta przestrzeń jest nasza, może tym, którzy tutaj chcą dalej właśnie dokonywać swoje dzieło destrukcji i nie mają nic wspólnego z Bogiem, z dobrym człowieka, lecz mają wiele wspólnego z szatanem, z dziełem destrukcji i niszczenia sumień ludzkich. Także zachęcam Was, bo właśnie z krzyża następuje łaska, z krzyża następuje błogosławieństwo, z krzyża następuje miłość, z krzyża następuje mądrość Boża, z krzyża właśnie jest siła, wolność krzyża myśli. Krzyż jest święty, najświętszy naszym znakiem. Człowiek przy krzyżu się dyscyplinuje. Dochodzi do siebie. Zaczyna rozumieć sens życia. Wie, skąd pochodzi, kim jest, do kogo zmierza. Wszystko się układa w całość. Pamiętajcie, że jeśli ten zabrakło tych duchowych przywódców, Jezusa Chrystusa, tym zabrakło tych, którzy mają nas prowadzić. Może to jest jakiś szczególny dopust Boży. To mamy dobrego pasterza, Jezusa Miłosiernego. Zawsze możemy do niego przyjść. I przypilnujcie, żeby właśnie on, dobry pasterz, był w waszym domu, w tym świętym wzroku, żeby wam błogosławił, żeby was przygarniał, umacnia, żebyście wierzyli i żebyście poznali, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość jego miłości do każdego z was, do naszej umiłowanej Polski. Powiedział o tym, wybrał sobie Jezus Polskę. Polskę szczególnie umiłował. Musimy tak jak Jezus